Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to trzeci odcinek z gry Wiedźmin 2, Zabójcy Królów. Poszukiwany żył był martwy elf Jorvet, przywódca komanda Wiewiórek. Także tutaj jest nasz ziomeczek z poprzedniego odcinka, co nas tam o mało nie zabił. Ale tak, dzisiaj udajemy się do tego leża Kejrana, to mam w planie. Oraz co? Spotkamy się z Loredo po tym wszystkim. Już myślałem, że Kejran nam tutaj będzie wypływał. I kurczę, może jakieś poboczniaki zaczniemy wykonywać, tak? Żeby lepiej się z tą lokacją jakby zapoznać. Myślę, że to nie byłoby całkiem głupie. Nie wiem, czy w tej części mogę pływać, nie mogę. Dobrze. Czyli muszę na oko iść i chyba w ogóle złą drogą poszedłem. Nic, zobaczymy się już przy leżu. O kuźwa, na pułapkę się natknąłem. Dobra, co warto zapamiętać, że w lesie mogą mnie... Poza... jak nie będę chodził ścieżką, to mogę się na pułapkę wpierdzielić. Oj, mamy pierwszego przeciwnika, który no już nas otruł w ogóle. Że szybko poszło. Kurde, Endriaga wojownik. Nie mam pojęcia, co to. Ale wygląda jak paskudztwo i... Tam się biło jacyś... Strażnicy, nie, rybacy nawet. A to nie są ci, z którymi miałem questa pobocznego przypadkiem mieć? Dzięki, panie. Zwariować można. Ten przeklęty las roi się od dziadostwa. W dodatku ten kurwi syn całkiem ogłupiał. Kto? Troll. Od lat bierzemy to za przechodzenie przez most, ale miał w zamian dbać, żeby ten się nie zawalił. I miał odganiać dziadostwo. To o co chodzi? Kupcy z portu mnie posłali, żebym się dowiedział, co i jak. Tędy wiedzie jedyna droga. Patrzę, a most w ruinie. A ta bezczelna kutasina wyciąga do mnie łapę i chce gorzały za przepuszczenie. Przez tę kupę gruzu się pytam? A ten jak mi w pysk nie przyłoży, wszystkim gwiazdy zobaczył. Loredo wyznaczył nagrodę za jego głowę. Ten suczy syn to by nas najchętniej całkiem od świata odciął. Most jest nam potrzebny, tyle że naprawiony. I troll jest nam potrzebny, tyle że trzeźwy. Jak chcesz zarobić, to nie zabijaj trolla. Idź do naszego wójta, on ci wszystko wytłumaczy. Taka sytuacja, no dobra. Tylko czy bez tego mostu mogę się dostać do leża Kejrana? No chyba mogę. Dobra, bo złą ścieżką po prostu poszedłem. No nic, to chętnie się zainteresuję tą sprawą. Kurde, pierwszy raz będziemy mieli styczność z trollem. W sensie ja, bo może wy już wiecie, graliście w Wiedźmina czy coś, ale ja jeszcze wiecie. Ile w trójkę, w dwójkę w ogóle, no i w jedynkę, no to jak przechodziłem, nie? Więc to jest mój zbiór doświadczeń. O, tutaj ktośik jeszcze jest. A co to, bandyci? A, dobra, no cóż, no to... Chyba pozbędę w takim wypadku. O kurde, ale ten z dzidą jest mocny. Dobra, i mamy gagatków. Okej. Okay. Nie spodziewałem się, że w takim miejscu będą bandyci, szczerze mówiąc, bo wiecie, kurde, no raczej nie opłaca się pośród, w takim lesie, pośród potworów i skojatel w pobliżu, tak wiecie, w trójkę przebywać, delikatnie, zaledwie uzbrojonym. A bo to w ogóle chyba jest jakaś góra bandytów, szczerze, będę musiał ich wszystkich pozabijać, to może, kurde, jest, mają bandyci osobną wioskę, a ja się wdupcyłem tako. Nie, prawie został tam jeszcze jeden gagatek chyba. A nie, to wszyscy. Zobaczmy, co mieli w skrzyni. Oreny. To oreny przygarnę jak najbardziej już. O co chodzi z tą drabiną sznurową o drewnianych szczeblach? To jest jakieś zadanie, że oni drabinę rozmontowali i ja teraz zbieram te części drabiny, czy o co chodzi? Może przypadkiem jakiegoś questa wykonuję dodatkowo. O, Triss. Ciekawe, co zachowało się z tego wraku, o którym mówił Cedric. Jeśli to Kejran zaatakował statek, obawiam się, że niewiele. Na szczęście nie zależy nam na śladach ludzi, tylko potwora. A to zapomniałem, że z Triss będziemy tutaj w ogóle przeprowadzali inspekcję. Ale odnośnie tej czarodziejki Shaili, czy jakoś tak, tej Skowiru, z którą mamy to zlecenie na Kejrana, to Triss sprawia wrażenie delikatnie zazdrosnej, no. Więc możliwe, że Geralt, jeśli chodzi o tamtą czarodziejkę, to standardowo ją
Widzisz te ślady? Tak. Paskudne miejsce na popołudniowy spacer. Chyba, że ktoś szuka mocnych wrażeń. Jeju, ile utopców biegnie na nas, ty. Kuźwa mać. Się... wpieprzyłem. Bagno. Kuźwa. Na samym końcu umarłem. Ajajaj. No wychodzi na to, że to będzie, ta część będzie trudniejsza od... O kuźwa, nie zapisywałem. No nic, zobaczymy się na miejscu. Ale że ta część będzie trudniejsza tam od pierwszej. Zobaczmy, czy tym razem poradzę sobie z tymi utopcami. Dobra, mamy. Starzy znajomi. Udało się. Poszukajmy śladów Kejrana i wynośmy się stąd. No jeszcze zanim tymi śladami Kejrana się zajmę, to jeszcze bym z tych utopców co nieco pozbierał. O, zbadaj ciało. Kolejny naśladowca Dratewki. Toksyna Kejrana zabiła go na miejscu. Rzeczywiście ktoś chciał z owcą tutaj spróbować. Niczym szewczyk Dratewka pokonał smoka wawelskiego, ale ile tutaj śluzu mamy. Poczekaj chwilę. Co jest? Proste zaklęcie diagnostyczne powinno przynieść odpowiedzi na parę pytań. Zaklęcie diagnostyczne? On jest chory, Geralt. Ten potwór umiera. Ile czasu mu zostało? Kilka lat, może kilkanaście. Chyba żartujesz. Co mu jest? Każda informacja może się przydać. Zaklęcie diagnostyczne wykazało, że część komórek w jego organizmie uległa mutacji. Skąd wniosek, że umiera? Ja też jestem mutantem. Komórki z wydzieliny, którą badałam, mają podobny charakter do komórek rakowych. Są pod pewnymi względami sprawniejsze od reszty, ale wymykają się spod kontroli organizmu. Powstaje czerwona tkanka. Wygląda bardzo nieprzyjemnie. Biedactwo. Chcesz usłyszeć, co tak naprawdę wyróżnia mutantów? Jasne. Zmiany, które zaszły w twoim organizmie, wymagają tysięcy lat przystosowań. Przystosowania są wynikiem błędów w genach, czyli mutacji, które powodują, że organizmy stają się sprawniejsze. Jeśli mutacje dokonują się na przestrzeni wielu lat, dumnie mówimy o doborze naturalnym i ewolucji. Jeśli zachodzą w krótkim czasie, w jednym organizmie, mamy do czynienia z mutacją. Fascynujące. Co jeszcze? Jest jadowity. Bardzo jadowity. Jakiś antidotum? Eliksir z cienia kostu powinien zneutralizować toksynę. Znam to ziele, ale nie wiem, gdzie go szukać. Bez ochrony eliksiru trudno będzie zabić Kejrana. Pójdę porozmawiać z Cedriciem. Proszę, oto receptura eliksiru. Pora zająć się własnymi problemami. Dasz sobie radę sam? Mhm. Do zobaczenia. Tak nie do końca sam, ale dobra. Odszukaj samodzielnie cienio kostu lub porozmawiaj z Cedriciem. Chętnie bym samodzielnie odszukał, tylko nie mam pojęcia, gdzie miałbym szukać. Mam jakiś kufer w ogóle na tym statku. Ale klucza potrzebuję. Ciało. O, jest klucz kapitana statku, okej, czyli było tuż obok. O kurde, ile mamy rzeczy. Dobra, przeczytajmy sobie. Raport kapitana. Zapieczętowana kopia dziennika kapitańskiego Petra Silje. Jest to dokładna kopia dziennika kapitańskiego Petra Silje. Na wierzchu starannie napisane jest do rąk własnych jego magnificencji rektora Uniwersytetu w Oksenfurcie dostarczyć za pośrednictwem Królewskiej Poczty. Okej. Okay. A tutaj? Dziennik kapitański statku Petra Silje. Ekspedycja do Loch Muin okazała się sukcesem, który zadowoli zarówno władze uniwersytetu, jak i tak hojnego dla wyprawy króla Foltesta. Szczególnie zadowolony wydaje się być Oswen. Nigdy nie widziałem, żeby czarodziej skakał do góry za radości. Oswen zbuntował załogę, rozdając znalezione kosztowności, a artefakty postanowił zatrzymać dla siebie. Na szczęście foltestowa piechota morska pozostała lojalna. Na wysokości Vergen doszło do potyczki, w której zatopiliśmy Daerdin. Mimo to musieliśmy uciekać, wciąż atakowani przez harpie przyzywane zaklęciem Oswena. Oswena. Czar Oswena wciąż ma moc przyciągania potworów, mimo że czarodziej poszedł na dno. Żołnierze dzielnie dają odpór prześladującym nas rzecznym monstrom. Kończę pracę nad raportem dla Oksenfurtu, w którym podsumowuję wyniki badań i wskazuję miejsca zatonięcia Daerdin. Już prawie jesteśmy w domu. No niestety, nie dotarli. Kto sam korzysta z królewskiej poczty? Mógłbym to podrzucić.
No, nie głupie całkiem w sumie. Nie głupi pomysł, Geralt. A i nad nami mamy ten most, którym ma się miał się troll zajmować. Wychodzi na to, że możliwe, że ten Cairan miał się tu w ogóle, mógłby się tu nie pojawiać, gdyby nie zaklęcie czarodzieja Oswena. No chciwość to widzicie, no pierwszy próg do zguby czy coś takiego. Jak mam tą możliwość szybkich zapisów, to bardzo, bardzo, bardzo fajnie się tutaj leci. No nic, to zanim zajmiemy się tym znajdowaniem tego cieniokostu, to przydałoby się tą kwestię ceny. Co do Cairana dogadać przede wszystkim. Handlarze na przystani, oni mają nam zaproponować nieco renów. Dobry, kupcu. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden? Trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Podwój stawkę, to wejdę w to. Czy chcemy być takimi chciwymi? A, spróbujmy. Teraz pracujemy we dwójkę, więc zapłata powinna być podwójna. Chyba żartujesz. Czarodziejka może nie znać stawek, ale ja jestem Wiedźminem. Jeśli dowie się, że chcieliście ją oszukać, to nie Cairana będziecie się bać. Wystarczy? Rozumiem. Dołożę jeszcze trochę złota, ale nie ma mowy o podwójnej stawce. No i git. Przygotowanie do takiego zlecenia kosztuje. Zaliczka? Wysupłam garść orenów. Napijesz się i nadupczysz do woli. Miałem na myśli kupno mikstur. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest Wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam! A kto się zna? Pewnie ten elf chędożony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. A teraz zostaw mnie w spokoju. I super. Mamy... Ja zmagam się z tworzywem. Więcej pieniążków, aniżeli miało być pierwotnie, więc git. Nie możemy wejść tutaj. Może... Loredo chciał mnie widzieć. Komendant zajęty. Wróć wieczorem. Okej, dobra. W takim wypadku... Czekajcie, zaznaczę sobie w ogóle tego kościka. Godzina 20 to już jest raczej wieczór. Wydaje mi się przynajmniej. Może się nie znam, ale na moje oko to już mamy wieczór teraz. Loredo chciał mnie widzieć. Komendant zajęty. Wróć wieczorem. Dobra, godzina 22, to myślę, że jest wieczór. Więc teraz powinien nas już wpuścić. Czego? Komendant chciał mnie widzieć. Zostaw broń i właź. Dobrze jej pilnuj. Jest bardzo cenna. Poczekaj, wilku. Też mam do pogadania z panem komendantem. Włazicie czy nie? Słuchaj, jestem oficerem, a ty zwykłym chłystkiem. Jak będę chciał, żebyś... Chodźmy już, Rosz. Z takim wojskiem Loredo nie obroni przystani przed pijanym drwalem. A co tu mówić o Jorwecie? Na razie. Balista. Fajfus ma balistę. Wiesz, co to za broń? Ramiona wzmocnione spiżowymi sprężynującymi płytkami i naciągane cięciwą z końskiego włosia mogą wyrzucać ciężkie bełty nawet na kilometr. Ale tak, nie tak. Strzela dwa razy na minutę, ale nigdy w to samo miejsce. Odrzut. Już to gdzieś słyszałem. Znasz się na balistach? Znałem kogoś, kto się znał. Nieważne. Muszę ją uszkodzić, inaczej jesteśmy zdani na łaskę Loredo. Coltesta. Wszyscy są pijani w trupa. Sprowokuję strażnika. Spokojnie, Rosz. Nie będę się znowu bić z tym otłochem. Dopóki balista działa, nikt nie przepłynie rzeką bez zgody Loredo. Sam się tym zajmę. Ty się napij. W jaki sposób ma być... Nie kręć się tu. Nie kręć się tu. Potrzebujesz czegoś, Brzydalu? Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smutas przy baliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wiersze. Nie lubię takich ekstrawaginacji. Myślałem o czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Twoja specjalność. Dobra, ma
Dam stałą stawkę. Ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. Takie zasady. Niech będzie. Brzydalu? No, ładny to ty nie jesteś. Ale... Nie przejmuj się, kobiety lubią brzydali bardziej niż wymuskanych lalusiów. A ty jesteś wyjątkowy. Teraz nie mogę, ale znajdę cię w miasteczku. Margarita. Okej. Nie dasz się inaczej. Przysługa. Jest coś, co możesz dla mnie zrobić. Miron i Alfons. Tych dwóch drabów, Loredo. Skopiesz im tyłki, to obciągnę nawet... Już i tak narozrobiałem przy egzekucji. Żadnych awantur. Wystarczy, że jakoś ich upokorzysz. Załatwione. Miron i Alfons... Dostali nauczkę? Jeszcze nie. Dobra, no spróbujemy. Tylko nie wiem, kto jest Miron, a który to jest Alfons. Miron? A tutaj jest Alfons. Czego, dziadu? O! Chcę się sprawić na rękę. Dobra, to nie głupie. Zapiszę. Czego, dziadu? Chcę się sprawdzić na rękę. A co ja z tego będę miał? Nic, bo dostaniesz łomot. A jak wygram? Pokonasz Wiedźmina. Czego więcej byś chciał? Ty jesteś ten Geralt? Szary wilk? Zgadza się. Dobra, zaczynajmy. Jak to wygląda? Muszę spamić w myszkę? Staraj się trzymać znacznik wyznaczony. Myślę, żółte pole. Okej. Okay. Kurde, ale do dupy ta myszka chodzi. Kuźde. Ale ciężkie to jest. Ta myszka chodzi jakby nie chciała. W ogóle. Czekajcie. Brak ci masy. Czekajcie. Czytajmy i spróbujmy jeszcze raz. Joki fart! Powiem wam, że ledwo. Suchą psite! Dziad mnie pokonał. Idę na paśnik, muszę robić masę. Kurde, powiem wam, że bardzo ciężkie to jest. Jeszcze muszę drugiego upokorzyć. Miron. No Mirek, mam Nie lubię odmieńców, a ja tępych mięśniaków. Czego chcesz, mutancie? Zmierzyć się na rękę. Zmierzyć się na... Nie cierpię, mutancie. Przekonajmy się. Mam nadzieję, że jesteś prostszy. Kuźwa mać, nie, wracaj. Wracaj! Dawaj, jest! Dobra. Nienawidzę plugawych odmieńców! Wiem. No i super. Upokorzenie. Miron i Alfons. Dostali nauczkę? Jasne. Dobra, idę się zająć chłopaczyną. Masz ochotę trochę się odprężyć, smutasku? Jestem na służbie. O, daj spokój, twoi koledzy się dobrze bawią. Dawno się tak dobrze nie ubawił. Racja. Choć znać się to raz. No, po mistrzowsku załatwiono. Wzięliśmy fragment balisty. Loredo jest zajęty. Ta wiedźma Shilla teraz u niego siedzi. Później przyjdzie. Geralt, chodź na dół. Porozmawiamy. Mieliśmy przyjść, kurde, wieczorem. A to taki ciul? Tak? To co, czekam aż jaśnie pani skończy z jaśnie Hamem? Szkoda czasu. Zdaje się, że zwaliła się tu cała straż z Flotsam. Warto by się rozejrzeć. Widziałeś kusznika za domem. Zajmę go czymś, a ty spróbuj się przekraść na tyły rezydencji. Dowiemy się, czego tak pilnują. Wybaczcie, panowie, przypadkiem usłyszałem waszą rozmowę. Czego chcesz? Właściwie to ja ze sprawą do Wiedźmina. Mam dla was propozycję. Propozycję? Ciekawe. Podejrzewam, że nie zjawiłeś się tu dla przyjemności. Dobrze podejrzewasz. Słyszałeś już o potworze w rzece? Obiło się o uszy. Prędzej czy później ktoś na pewno da ci na niego zlecenie. Przypuszczam więc, że... Przestań przypuszczać i podejrzewać. Wyduś wreszcie, o co ci chodzi. Nasz zacny gospodarz jest w posiadaniu części pułapki przygotowanej specjalnie na tę bestię. Zamieniam się w słuch. Za domem jest magazyn.
Loredo trzyma tam przeróżne skarby zarekwirowane kupcom i podróżnym. Tyle, że jest tam tego bardzo dużo. Ale ty zapewne wiesz, gdzie dokładnie mam szukać. Tak. Widziałem, jak żołnierze komendanta wynosili to ustrojstwo do ogrodu. Umieścili skrzynię na platformie położonej przy samym murze, tym od strony dzielnicy rzemieślniczej. Dlaczego mi o tym mówisz? Musimy jak najszybciej pozbyć się tego potwora. Powodzenia! Dobra, ja zajmę się strażnikiem, a ty spróbuj się przekraść. Dobra, ominęliśmy jednego z strażników. Tutaj... We flot sam złodziejom obcina się dłonie. Nie mogłem znaleźć wychodka. Masz szczęście, że komendant ma do ciebie sprawę. Idziemy. Panie komendancie, wiedźmin został złapany w ogrodzie. Dawaj go tu. Tak jest. Właśnie skończyliśmy omawiać pewną kwestię. Rozumiem, że ty też w interesach. Nie zupełnie. Komendant chciał mnie widzieć. Zatem zostawiam was. Do widzenia. Jesteś wreszcie. Nie chcieli mnie wpuścić, póki była tu czarodziejka. Widziałeś ją? Odmalowana jak marketanka na przemarsz wojsk. Czarodziejki myślą, że wszystko im wolno. Słyszałem o tym, co się wydarzyło w Temerii. Wysłano za tobą list gończy. Paskudna sprawa. Ale myślę, że się jakoś dogadamy. Muszę wiedzieć, czego legendarny Biały Wilk szuka na takim zadupiu. Przecież jestem tutaj prawym. Ścigam królobójcę. Pytanie, czy możemy mu o tym powiedzieć? Chyba ta. Szukam mordercy Foltesta. Tutaj? Skoja Tel maczali w tym palce. Ich ślady prowadzą do Flotsam. Masz szczęście, że trafiłeś na Bernarda Loredo. Jeśli mówisz prawdę i Jorvet ma na rękach krew króla, pomogę ci go dopaść. Co z Vernonem Roszem? Dlaczego go nie wpuściłeś? Rosz? Wiesz, jaka sława go otacza? Tacy jak on najpierw działają, potem myślą. A gdy działają, z reguły przelewa się krew przypadkowych osób. Mam nadzieję, że jesteś po naszej stronie. A czyja to strona? Ludzi z Flotsam. Od lat terroryzowanych przez elfich bandytów. Wasze kłótnie to nie moja sprawa. Tak? Przecież zabijałeś elfy na wybrzeżu Flotsam. Zostaliśmy zaatakowani. Nie pojmujesz, że... To ty czegoś nie pojmujesz, Loredo. Ja nie jestem nawet człowiekiem. A kim? Elfem? Krasnoludem? Nie! Więc przestań opowiadać bzdury! Mam w dupie, że wołają za tobą odmieniec, bo masz białe włosy i świecące oczy. Jesteś człowiekiem jak inni. A tutaj trwa wojna. Nie da się siedzieć okrakiem na płocie. A elfy i krasnoludy żyjące w faktorii? Kowale, handlarze, łowcy? Polują, jedzą i śpią wśród ludzi. Po czyjej są stronie? Nie wiem. W tym sęk, wiedźminie. Gdy walczysz o przetrwanie, lepiej, żebyś był pewien swoich sojuszników. Nie ludzie we Flotsam. Pewnie. Jedzą, chędożą się i srają wśród nas. Ale gdy Jorvet wezwie do ostatecznej walki, kto wie, co będzie. No. Widziałem swoje. I dziwię się, że jeszcze was nie zdradzili. Coś ty powiedział? Nie ludzie we Flotsam nie mają łatwego życia. Straż dokłada swoje 3 grosze. Sam nie wiem, co ich tu trzyma. A ja wiem. Głód, który zagląda w oczy, gdy żyjesz w lesie. Ale masz rację. Trzeba ukrócić te akty niesubordynacji. Żołnierze to prości ludzie. Gdy twój kolega ginie od strzału wiewiórek, to ciężko o miłość do elfa, który sprzedaje kolorowe chusty twojej żonie. Jesteś wiedźminem. Twoim zadaniem jest obrona prostaczków przed potworami. Ja chronię ludzi przed niebezpieczeństwem ukrytym wśród drzew. Czy jest rasistą? No... Kurczę, nie wiem. Czy no Jorveta to nawet nie znam praktycznie. No wiem, że z jakiegoś dziwnego, niewyjaśnionego powodu poszedł na układ z Leto. Pytanie dlaczego, kurde, to nie wiem, ale... Nie, no nie wiem. No nic, na razie to... O Jorvecie nic nie wiemy. Więc może jak będziemy na niego polowali, to... Powie nam, o co Widzę, chodzi. Do czego zmierzasz. Jorvet nie jest lepszy od potwora, który napada i pożera zbieraczy chrustu. Jest gorszy.
bo inteligentniejszy i bardziej okrutny. Jak możemy go dorwać? Nie chcę, żebyś go zabił. Nawet ty nie pokonasz całego komanda. Mam pewien pomysł, ale nie będę teraz o tym mówił. Wiejórki coś szykują, zapuszczają się coraz bliżej przystani. Podejrzewam, że chcą zaatakować barkę, która cumuje w naszym porcie. Co jest na barce? Bandyci, mordercy i gwałciciele. Mają odpłynąć do więzienia w Drakenborgu, Jak tylko dołączy do nich ich niesławny dowódca. Wisienka na torcie i najwspanialsze trofeum Bernarda Loredo. Z ust mi to wyjąłeś. Dopóki Jorvet pozostaje na wolności, ludzie, elfy i krasnoludy nie będą w stanie żyć obok siebie bez wzajemnych podejrzeń. Muszę się dowiedzieć, co planują wiewiórki. A skąd miałbym mieć takie informacje? Nie doceniasz mnie, Wiedźminie. Może i bywam uprzedzony, ale nie posyłam na sznur niewinnych. Chociaż kiedyś będę musiał coś z nieludźmi zrobić. Weźmy na przykład twojego przyjaciela Zoltana Chivaya. Kontaktował się z Jorvetem. Jak ma mi pomóc, skoro nie może wyjść za mury? Widzisz, Geralt, zaufanie buduje się małymi krokami. Mógłbyś na przykład pomóc nam rozwiązać pewien problem. Potwór rzeczny Cairan zablokował nasz port i ja, to znaczy miasto, traci przez to dochody. Zabij Cairana, to uznam przestępstwa twoich druhów za odpracowane. Wtedy Zoltan zaprowadzi cię do Jorveta. Jestem Wiedźminem. Nie pracuję z... Ma się rozumieć. Jeśli pomożesz nam w schwytaniu dowódcy Skojatel... Kuźwa. To jest już poważne zobowiązanie, ja nie wiem w sumie, co kieruje Jorvetem kompletnie, nie? No póki co przydałoby się raczej mieć z tym ziutem dobre stosunki. Spróbuję się czegoś dowiedzieć. Ufam, że przyniesiesz pokój, Flotsam, chociaż rozpętujesz burzę, gdziekolwiek się pojawisz. Nie zawiedź tego miasteczka, Geralt. Bywaj. Różnie to bywa. O, mogę wrzucić list. To super. Ten, co znaleźliśmy na statku, jakbyście zapomnieli. Zobaczymy się później. Pamiętaj o broni. A no tak. To mi przydałoby się odzyskać. Pójdziemy... Zachowuj się, Wiedźminie. Do jaskini. Jaskini, gdzie tam... strażnicy tamtą elfkę oskarżali, że... że wysłała na śmierć jakiś ich kolegów i w ogóle. Więc zobaczymy, jak wygląda ta sprawa tak faktycznie. Po prostu z tego, co wiadomo, zalęgły się tam potwory. Uźwa, macie jebane pułapki. A ta jaskinia to bardzo blisko jest. Czemu oni tego sami nie sprawdzili? To mogliby uciekać od miasta najwyżej, jakby zobaczyli z daleka, że coś już tutaj śmierdzi. Chyba, że w głębi niej coś się tam szykuje. Zobaczymy. Będziemy tu czekać. Tylko się pośpiesz. O kurde, ile ich tu czeka. Czego? Wow. I ty, jaka zorganizowana akcja jest. Co, oni aż tak się boją tego? Co, ślady krwi. Coraz więcej krwi. Pewnie zaraz ukaże się, do kogo należało. Co, na jakiś monstrum może być, co najwyżej w pieczarze, obstawiam. Może skrytka Skojatel. Chociaż to by na niekorzyść elfki było. A tu mamy wciulne kerów. No jak mamy pojedyncze same kery, to też jest prościej. Znacznie. Też już się zbierają. O, i nowy poziom. Super. O kurde, cała rodzinka przychodzi teraz. Dobra, no mamy jaskinię pełną nekerów. Problem jest taki, że powoli się w niej zaczynam gubić. O, zbadaj ciało. Strzały wiewiórek. Wszystko jasne. Okej, okay, dobra. Więc jaskinia jest chyba zbadana dostatecznie. Tędy możemy wyjść, czy to raczej ślepy zaułek? Ślepy zaułek raczej, dobra. Kurde, strasznie ten...
zgapiam od ten, od Remsuły Ziuta. Zaczynam czasem mówić Ludek, ale i tak kurde za bardzo mi to do bani weszło tym Ziutem. Muszę się przestawić, kurde, bo to mi przeszkadza. I coś tam znalazł? Dwóch żołnierzy. Co z nimi? Jednego zabił potwór, drugiego zastrzelili. Chyba. Zagryzieni. Nie żyją. Pewny jesteś? Poszarpani jak stare worki. Co tam się wydarzyło? Coś zwabiło wasz patrol do jaskini. Niestety wojacy nie byli wystarczająco przygotowani, resztę już znacie. Potwory nie są wybredne. A teraz płaćcie. Pewnie, pewnie. Zasłużyłeś na zapłatę. No jakbym powiedział, że... pali zastrzeleni... Uratowałeś mnie, Wiedźminie. Zwykle ludzie nie stają po stronie elfów. Bo nie jestem zwykłym człowiekiem. To prawda. Dasz mi się przekonać, czy pod każdym względem jesteś taki niezwykły? Co proponujesz? Zobaczysz. Znajdziesz mnie w lesie przy wodospadzie. Pamiętaj tylko, że nie będę czekała wiecznie. W lesie nie jest bezpiecznie. Nie możesz iść sama. Jestem elfką. Nie martw się o mnie. No w każdym razie wiemy, że ona... Możliwe, że trochę ich tam zwabiła na Skojatel, ale jakbyśmy to powiedzieli, to by skończyła martwa. A o to mi nie chodziło. Czy pójdziemy pod ten wodospad? No słuchajcie, no. Jestem Wiedźmin Geralt i... Zobaczymy, tak? Możecie napisać w komentarzu. O! W waszych rękach pozostają decyzje, czy Geralt uda się... poznać bliżej elfkę przy widoku wodospadu, czy chcecie jednak, żeby był lojalsem do końca. Pierdolę, jeju. Przepraszam was strasznie, ale tak mi się chce kichać w międzyczasie. Pójdziemy zobaczyć, o co chodzi z tymi kadzidłami, co tam... Myślisz, że się zgodzi? Są trujące rzekomo, czy coś takiego nam powiedział... Jakiś człowiek, że ktoś tutaj jakieś felerne kadzidła sprzedaje i... Zobacz. Witam w moim skromnym sklepie. Potrzebuję receptury na jedno z twoich kadzideł. Mam ich tutaj ponad 200. Chodzi mi o to, które sprzedaje się najlepiej. Mogę nieźle zarobić za recepturę twojego kadzidła. Podobno jest szkodliwe. Nie może być! Jak dotąd żaden klient nie narzekał, ale receptury nie zdradzę nikomu. Możemy zrobić tak. Dam ci recepturę bardzo podobnego zapachu. Ty dostaniesz nagrodę, a ja zachowam swój sekret. Policzę teraz do 5. Jeśli w tym czasie nie dostanę prawdziwej receptury, przywitasz się z jednym z moich przyjaciół na plecach. 1, 2. Chwila, może się jednak dogadamy. 3. Dobrze, poczekaj. Już ci daję. Masz. Zadowolony? No. No i zobacz. Jednak trzeba się dowiedzieć, czy rzeczywiście truje, czy nie, tak? Zobaczmy, czy uczony to tutaj ma. Wiem, co z ciebie. Jak się wypowie na temat tej receptury kadzideł. Jak poszło? Zdobyłeś recepturę? Jasne. Pokaż. Oto twoja receptura. Doskonale. Zanim dostaniesz pieniądze, muszę sprawdzić w laboratorium, czy jest prawdziwa. Wybacz, ale jestem ostrożnym człowiekiem. Ja też. Oddawaj recepturę. Dobrze. Pójdziemy więc razem. Będę czekał na ciebie przy bramie wejściowej od strony rynku. Widzę, że każdy chce każdego wykiwać we Flotsam. Witaj. Gotowy? Tak jak powiedziałem, jestem ostrożny i dobrze ukryłem wejście do mojego laboratorium. Wolałbym, aby tak zostało. Będę zmuszony zasłonić ci oczy. Co? Nie, no nie. Nie było mowy o zawiązywaniu oczu. Ja lubię widzieć. Wybacz, ale bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze. Jeśli się nie zgodzisz, unieważniam naszą umowę. No to zaryzykujmy. Tylko żadnych sztuczek. Jeden fałszywy ruch i nie będziesz miał czym otworzyć swoich sekretnych drzwi. Jeszcze nie oszalałem, żeby z tobą zadzierać. Złap mnie za ramię.
Moja pracownia jest tuż, tuż. Prawie jesteśmy. Gruby, teraz! O, właśnie. Taki chuj. Się trafił. Jeszcze raz wybacz. Wiem, że gdybyś zechciał, pokroiłbyś mnie na plastry jak wołową pieczeń. Musiałem się jakoś zabezpieczyć. Chwila cierpliwości i moi pracownicy sprawdzą recepturę. Nawet nie wiesz, jak trudno w dzisiejszych czasach o wykwalifikowanych specjalistów. Za Blaine... Blainheim? Mam wrażenie, że znam to nazwisko. Ktoś z Flotsam? Nie, z Wyzimy. Dawne dzieje. Moment, mamy już wyniki. Wspaniale. Legalny fistech. Cóż to będzie za interes? Kłamstwo ma krótkie nogi. Wybacz mi, nie byłem pewien, czy mogę ci ufać. Oto twoja nagroda. W pełni na nią zasłużyłeś. Moi pracownicy cię odprowadzą. Proszę, zasłoń oczy jeszcze raz. Mam nadzieję, że zechcesz z nami współpracować w przyszłości. Nie, raczej jak ktoś mnie tak urządza, to nie chcę. Gdybym nie wiedział, że Blainheim był jednym z przywódców Salamandry, pewnie bym się zgodził. Cóż, w takim razie będziesz musiał tu pozostać. Nie wiem, czy pozostanę tutaj. Mam pewne wątpliwości co do tego. Raczej ktoś z was może pozostać ranny. O kurwa! No. O kurwa! Też bym tak pomyślał. Udałoby się miecz odzyskać. Igni sobie wezmę. Z mieczem to już będzie łatwo. Bez miecza. Czekaj. O, no i teraz to elegancko pójdzie. I został sam Vincent na koniec. No. I zabić złodziejaszki. Nabrałem się jak dziecko, no. No ale skończyli jak należy, więc tyle dobrego z tej całej sytuacji, że je rozprawiliśmy. Ciekawe, gdzie to się znajduje. Gdzie wyjdziemy stąd. Ha, to bliziutko jesteśmy. Okej. Okay. Ja tutaj przechodziłem obok nawet. Loredo złożył Wiedźminowi propozycję. Geralt miał słychać Jorvetha i w ten sposób spłacić dług zaciągnięty na szafocie. Nie muszę chyba dodawać, jak trudne było to zadanie, skoro nie mógł go wykonać cały garnizon wojska. Jednak Wiedźmin przyjął zlecenie. Zatem Wiedźmin opuścił domostwo komendanta jako jego przyjaciel. Loredo był pewien, że zyskał doskonałe narzędzie do zrealizowania swoich planów. Ale czas pokazał, jak się mylił. Czyli dobrze, cieszy mnie, że to się nie zakończy tak, że skrytamy tego Jorvetha od razu. On bym chciał jednak się dowiedzieć, co tam mnie motywuje, nie? Bo nie mam o nim żadnych informacji. Przy okazji możemy zagadać do Cedrica o to coś tam na Keirana. To do tej mikstury rośliny. Potrzebujecie nieokostu. To mech. Rzadki gatunek rośnie pod ziemią. Na południu w głębi lasu są jaskinie. Jeśli rośnie w okolicy, to właśnie tam. Jaskini pod elfimi ruinami, czyli blisko miejsca, gdzie mogę się spotkać z tą elfką. No ale to, czy się z nią spotkamy, zależy tylko i wyłącznie od was. Pogadajmy w sprawie tego trolla. Z Chorabem. Macie jakieś zajęcie dla Wiedźmina? Roboty u nas starczy i na trzech Wiedźminów. I co? Skoro my biedni. Jakoś się dogadamy. Idźcie lepiej na rynek we Flotsam pod karczmy. Tam na tablicy wiszą ogłoszenia. Jeno trola nie ruszajcie, cokolwiek by miastowe mówili. Macie tu trola? Ano, w lesie nad rzeką truluje. Ale to swój troll, nie lza go ruszać. A, z tych pożytecznych. Pojmuję. Więcej dobrego robi niż Loredo. A przy tym chleje mniej. Most naprawiał, w szkodę nie wchodzi.
Oszczędźcie go. Na starucha ruszajcie. Loredo wykosztował się na czarodziejkę. Jaką czarodziejkę? Pani Sheila de Tancarville. Chodzą słuchy, że zgodziła się zabić starucha. Więc... Podobno nie chcesz pozbyć się trolla. Jak go zabraknie, kto będzie moc utrzymywał? Najmiesz ludzi. Wiesz, ile kosztuje rzemieślnik? A ten głupi troll za marne myto jako tak odbał. Most rozwalony, a troll napada na ludzi. Ano. Kłopot w tym, że nam się trollisko rozpiło. Gdybyś sprawił, że przystanie chlać, to... Jestem wiedźminem, nie niańką. Dobrze ci zapłacę. Ile? 100 orenów. 200. Drogiś, ale co tam. Niech wszyscy wiedzą, że dobro wioski jest dla mnie najważniejsze. Dobra. Tak więc trzeba się tutaj poniańczyć. Trolem będzie. No i zrobimy to. Zajmiemy się nim, zobaczymy, co mu tam dolega. No, co, jak bardzo alkohol przeżarł jego mózg. Ja jako prawny alkoholik myślę, że powinienem się z nim dogadać i zrozumieć go doskonale. No, moja bratnia dusza, tak? Trochę w innej postaci tam przysiaduje, ale dalej bratnia dusza. W Wiedźminie pierwszym każdy pojedynek piwny wygraliśmy. Wiadomo, czasem trzeba było wczytać, ale ostatecznie wygraliśmy. Więc... Nie ma na nas bata. Tylko jak tu zejść fajnie, tędy chyba. Dobra, gdzie ten trolek? Nie ma. O. Czego nie ma? Zejścia nie ma. Daj wódki, będzie. Dlaczego mam ci płacić? Most mój! Most? To jest ruina, nie most. Nic nie dostaniesz. Ty dostaniesz! W pysk! Dobra, trzeba koleżkę teraz trochę tutaj uspokoić. Tylko żebyśmy go nie zabili, kurde. Nie chcę go zabijać. O kurwa! Jebnął nam kamieniem jak mało kto. Kuźwa, jak to zrobić? Dobra, plus jest taki, że styl walki jest trochę jak w gotiku na trolla, czyli trzeba go obiegiwać po prostu. O! Już! Nie bij! Jużem grzeczny! Jesteś pijany. Wódka dobra. Głowa boli. Ale rozum nie boli. Rozum nigdy nie boli. Bez powodu. Zabili mi babę. Oj. Dobra była. Mięso gotowała. Kto ją zabił? Nie wiem. Siedziałem na moście. Wracam do leża. Mięso nie pachnie. Baba leży, głowy nie ma. Muszę pić. Do karczmy nie mogę. Ludzie by zabili. Muszę pić. Jak znajdę morderców twojej baby, przestaniesz lać? Nie znajdziesz. Mam tu przyjaciół. Pogadam z nimi, zobaczymy. Dobra. W takim wypadku trzeba pomóc, tak? Trollowi. Czyli będzie trzeba trochę na oko poszukać. No nic, popytamy w mieście, co tam, jak tam. Może Jaskier będzie wiedział, nie? On w sumie może wiedzieć takie przypadkowe rzeczy. Albo mogłoby się to obić o uszy. Także od Jaskra sobie zaczniemy, poczniemy. No proszę, przeczucie mnie nie zawiodło. Opłaciło się przypłynąć do tej dziury. Zabójca Foltesta we własnej osobie. Jak się miewasz? Zdrowie dopisuje? No, nie narzekam. Rad jestem niezmiernie. Widzisz, droga do Wyzimy jest długa i wolałbym nie mitrężyć. No to szerokiej drogi. Posłuchaj, dowcipnisiu. Więcej jesteś wart żywy, ale jeśli trzeba, zadowolę się martwym. Wybieraj, co wolisz. Zdam się na ciebie. Wyrzuć miecz i złóż ręce do powroza, bo nie ręczę za... Chodź tu. To jego szukają! Brać go, chłopcy! O wy, skurczysynu. Łowcy głów się znaleźli od siedmiu boleści.
Dobra, jestem na reszcie HP, ale jakoś przeżyjemy. Dobra, został ostatni. Dobra. Kurwa, nie wierzę. Kurde, popełniłem taki błąd, że te... że stałem w nich trochę jakby i wiecie... ciężko to szło, bo dostawałem niepotrzebnie obrażenia, ale teraz na spokojnie bym sobie z nimi radę dał, więc... chodźcie, chłopaki. No i mamy, po sprawie. List gończy za Geraltem z Rivii. Ogłasza się wszem i wobec, że Wiedźmin Geralt Rivii z Proveniencji dopuścił się królobójstwa, zabijając Foltesta, króla Temerii, jako morderca i zdrajca osądzony zostaje od ognia. Za jego ujęcie przysługuje swoje sowita nagroda, zaś połowę zapłaty dostanie ten, kto dostarczy jego głowę. Nagrodzone zostaną również wszelkie potwierdzone informacje o miejscu pobytu zbrodniarza. Uwaga, Wiedźmin jest uzbrojony i niebezpieczny. Czyli wieczny ogień tutaj. Niech tylko upora się ze Skojatel. Znalazł pretekst, żeby się nas pozbyć. No i będą na nas polowali teraz, ludziska. Trudno, damy radę. Zobaczmy w gospodzie, czy znajduje się może Jaskier i Zoltan. O, Jaskier, ciebie szukam dokładnie. Odzyskuję pamięć. Mam przebłyski pamięci, Jaskier. I coś sobie przypomniał. Własną śmierć. Twoją śmierć widziałem na własne oczy, o czym ci opowiadałem nieraz. Yennefer poświęciła swoje życie, żeby cię uratować. Myślałem, że przypomniałeś sobie, co było potem. No, jak to się stało, że jesteś tu teraz? Ja cię słyszę, widzę, ty oddychasz, żyjesz, chłopie! Żyję, ale jeszcze wszystkiego nie pamiętam. Potrzebuję informacji. Czegoś, co naprowadziłoby mnie na trop królobójców. Znam tylko plotki krążące od śmierci Demavenda. Ludzie oskarżają niemal każdego. Elfy, Nilfgaard, Rivów... Niech zgadnę, zamieszani są w to też zelikańscy alchemicy i niziołki. Śmiała teoria, ale Motłoch wymyśla jeszcze ciekawsze. Wiesz co? Tak naprawdę najbardziej niepokojącym skutkiem tych zamachów jest zamęt powstały w ludzkich głowach. Co dokładnie masz na myśli? Chaos. Ludzie nie wiedzą, co myśleć. Nie wiedzą, kto jest dobry, a kto zły. A czasy są nielekkie. Kto wie, co z tego wyniknie. Złożyłeś Vernonowi raport o Flotsam. Zauważyłeś coś niezwykłego? W Zamtuzie mają wspaniałe dziewczyny. Polecam. Jedna z nich. Jaskier, wiesz, o co mi chodzi. Osada jak inne. Port, karczma, cuchnąca mułem rzeka. No, tyle zobaczy zwykły człowiek. My, poeci, patrzymy też w ludzkie dusze. Nie jest dobrze. Byłem świadkiem kradzieży w majestacie prawa. Strażnicy śmiali się, konfiskując towary. Mówili, że wreszcie zaprowadzą porządek. Widziałem, jak pijane bandziory biły elfkę, a nikt nie zareagował. Wiem, wiem, tak jest wszędzie. Ale tutaj już nawet nie chodzi o nienawiść czy szukanie winnych. Ludźmi powoduje chłodna kalkulacja. Szukają pretekstu, by się wzbogacić. No to dobrą decyzją było uchronienie tamtej elfki. No. Nawet jak celowo tych strażników tam wyprowadziła Skojatel, no to wiecie, no... no to jest karma, po prostu. Widzę, że chcesz pogadać. O co chodzi? Opowiadaj, jak było z Foltestem. Chcesz znać wersję, która nie dotarła jeszcze do Flotsam? Król zginął w tajemniczych okolicznościach, a nad jego ciałem przyłapano Wiedźmina z zakrwawionym mieczem. Mnie. Zabiłeś go? Cokolwiek powiesz, zostanie między nami. Ktoś mnie wrabia. Zabójca uciekł. I co zrobisz? Będziesz biegał i uderzał na... Nie muszę. Winny jest w lesie ze Skojatel. Znajdziemy się. Geralt, błagam, nie rób nic głupiego. Nie wychylaj się. Jak Loredo się dowie, że podejrzewają cię o zamach... Co tam szpiegu w polityce? O czym śpiewają ostatnio poeci? Edirn ma kłopoty. Henselt stoi z wielką armią nad Pontarem. Lada dzień zaatakuje. Dawno nie było wojny. Lubi bawić się żołnierzykami jak wszyscy mali chłopcy. Jednak Kedwen nie pójdzie tak łatwo. Granic pilnuje tam Saskia Smokobójczyni. Co to za jedna? Jakaś najemniczka? Chłopka. Samozwańczy generał czegoś w rodzaju ochotniczej armii Edirn. Co za czasy. Kobiety chwytają za miecze, bardowie parają się polityką. No, dziwnie się dzieje, rzeczywiście. No to może Zoltan, kurde, wiesz coś o... Dobrze cię widzieć, Zoltan. Rolowej. Właściwie co tutaj robisz?
Długo by opowiadać. Zasrane to życie. 6 lat tyrasz jak wół, słuchasz pścin starego Breckenridge'a. Klejnoty kupujesz. Zerwała zaręczyny. A ja dureń gawota się uczyłem. Ale chuj tam. Było, minęło. Czniać się Dorę, młotownię w Nowigradzie i wszystkich Breckenridge'ów świata. Wracam do handlu. Na co komu głowa trochę? O, dobre pytanie. Mam pytanie, Zoltan. Siadaj, Geralt, stary byku. Zawsze mówiłem, picie w pojedynkę jest jak sranie w towarzystwie. Innym razem. Siedzisz tu dłużej, znasz tutejsze zwyczaje. Żaden ze mnie badasz, ale pytaj. Na co komu głowa trolla? A na co po chałupach wieszają niedźwiedzie łby, żeby pokazać, jak je z nich chojraki? Wieśniak, co małe trolla na ścianie, niejednej kobicie kieckę zadrze. Dzięki. A ty gdzie? Idę pozwiedzać chałupy w Winduze. Okej, jeszcze chwila. Co robisz na tym zadupie? Znaczy, teraz? Szlifuję kamienie dla Shili de Tancarvin. Precyzyjna robota, ale dobrze płatna. Biżuteria? A gdzie tam? Czarodziejka konstruuje jakieś magiczne ustrojstwo. Całe dnie wpatruje się w to jak sroka w gnat, ale chyba bez rezultatów. Raz tak się rozzłościła, że cisnęła wazonem o ścianę. Temperamencik w tych czarodziejkach, mówię ci, nie byle jaki. O. Rozmawiałem z komendantem. Nie ludzie mogą mieć problemy. Skurwiel tylko czeka na jakiś pretekst. Wystarczy jedna prowokacja ze strony Jorveta, by kazał nas zaatakować. Skąd wiesz? Usłyszałem przypadkiem. Lazł kiedyś po nocy przez port i gadał do siebie. Pijany jak troll. Śmierdział też podobnie. Mówił o porządkach i świecie tylko dla ludzi. Śmiał się i rzucał przekleństwa w stronę więziennej barki. Ta gnida coś knuje. Jorvet to chyba wyczuwa. Stara się nie prowokować Loredo, tyle że... Jego skojatel mogą mieć inne zdanie, no i słabsze nerwy. Jest tu jakiś dobry płatnerz albo kowal? Jest, mała kuźnia przy murze. Dość prymitywna. Narzędzia pamiętają chyba koniunkcję sfer, ale do naprawy broni wystarczy. Możesz też ulepszyć miecz jakimś znakiem runicznym, czy kazać ozdobić zbroję. Tylko żebyś nie wyglądał potem jak Jaskier na otwarciu nowego burdelu. No zajrzyj się też wśród handlarzy, może Loredo nie rozkradł jeszcze wszystkiego. Zobaczmy jak forma Zoltana, ale przed tym sobie zapiszę, ponieważ trzeba pokonać drucha. Jak tam twoje... Twarde jak bycze jaja! Siłowanie to krasnoludzka specjalność, no! Musimy się kiedyś spróbować. Choćby i teraz! No to pokaż te bycze jaja. Dobra, powiem wam, że od kiedy skumałem, o co tutaj chodzi mniej więcej, to idzie to już naprawdę fajnie i zgrabnie to siłowanie. Masz łapsko jak i madło. Łatwo nie było. Jak kiedy spotkasz moich starych kompanów, Jarpena czy Sheldona, musisz się z nimi spróbować. Zdziwią cię. Znajdź w karczmie przeciwników do siłowania na rękę. No tutaj widzę, że ktoś swoje mięśnie pokazuje. Wyglądasz na silnego! Jasne. Cała stawka, lecimy. O, ale tutaj prosty przeciwnik się zdaje być. Albo znacznie prostszy od innych po prostu, bo tutaj mamy bardzo duże to... ten pasek. Dużo on wybacza. Za mocnyś dla mnie! Masz tu twoją wygraną! Spróbuj się z żelastym Janosem! Okej. Żelasty Józwa. Janos. Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo. Wyglądasz jeszcze gorzej, ale... Ciul, może rzeczywiście, żeś silniejszy. Nie no, wstyd byłoby przegrać, jak pokonaliśmy tamtych strażników. Loredo. Mocnyś! Masz swoje pieniądze. Spróbuj się z grubym Maćkiem. Jasne. Maciuś! Mocny z ciebie chłop, ale i ze mnie... Jasne, że spróbujemy. 30 orenów. Wielkie pieniądze trzeba wygrać. Oj, tutaj już mamy rzeczywiście. Ciężej trochę, takiego Zoltana trochę bym powiedział. Ale... Poszło.
na wielkie jaja Vejopatisa. Masz krzepę. Twoja nagroda. Jest jeszcze jeden. Jak dotąd, nikt z nim nie wygrał. Kto? Bartosz Szkuta. Znajdziesz go w wiosce. Patrzaj to ludzie. Cuda i dziwy. Zobaczymy tego Bartosza. A chciałem jeszcze z Triss pogadać, ale... O, dobra, jest. Co tam, czarodziejko? Przypomniałem sobie pogrom w Rivii. Wściekły tłum mordujący nieludzi i młodego chłopaka z widłami. Pamiętasz coś jeszcze? Śmierć. Lub stan bardzo jej bliski. Nie jestem pewien. Czułem, jak uchodzi ze mnie życie. Aha. Byłam tam. Chwilę później. Za późno. Nie smuć się, czarodziejko. To tylko wspomnienia. Mamy na głowie większe problemy. Coś mi mówi, że jeśli odzyskam pamięć, znajdę odpowiedzi na wiele pytań. Jak ci się mieszka z żołnierzami Rosza? O, wybornie. Znam już chyba wszystkie fekalne żarty świata. Dowiedziałam się, że można wybekać oficjalny tytuł cesarza Nilfgaardu bez wspomagania się piwem. Oraz, że Krótki ma 16 dzieci. Wszystkie noszą imiona od temerskich dywizji piechoty. A jego przydomek nie pochodzi od przyrodzenia. No ale miło, że się o mnie troszczysz. Widzę, że humor dopisuje. Tak naprawdę to nawet ich lubię. To dobrze, ludzie. Jeden nawet mi się oświadczył. Który się ośmielił? Tajemnica. Myślałem, że chłopcy Rosza mają do mnie chociaż odrobinę szacunku. No cóż, to mamy konkurencję. Jakiegoś powojaka, no nic nie poradzimy, no. Witam. Niestety. Witam i o zdrowie pytam. Co mamy na dole? Aha, dla nieludzi. Udawaj, tak. Że nie widzisz. Tutaj mamy jeszcze pojedynki, to brzmi jak coś, co bym mógł spróbować jeszcze na koniec odcinka. Co się dzieje? Zawody, brach! Port zamknięty, to i nuda, aż w życie strzyka. Dołączycie? Jakie są zasady? Zawodnicy wpłacają dole, wygrany uzgarnia. Zasady walki. Robisz wszystko, żeby drugi nie wstał. Skomplikowane. To co? Walczysz, brachu? Jasne, tak. Kurde. Świeżak, jaki ty, brachu. Dobry na początek. Wykładaj pieniądze. To jak? Zobaczmy, no jak jestem gotów. Wyglądają te pojedynki. Zapraszam do tańca. Czy są trudniejsze? Aha, to jest skill checki są, dobra. To chyba już ostatni do odpadnie. Ciekawa. Toż to po kurwa Ezja! Dziękuję. Dalej, bracie? Powiedz mi, z kim? Najzdub, zwany Tylce. Dziwnie go nazywają. Najzdub to jest... Sypia w dzień, najpierw chlap, tam dopiero je, a babom do chętnożenia każe się ubierać. Najzdub. To jest od tyłu Pudzian, jak coś. To jak? No zobaczmy, Pudziana. Jestem gotów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! Uważaj na lewy sierpowy! No i wygląda jak Pudzian w sumie. Pojedynki też dziwnie zaczyna, bo zaczyna od dostawania mantra. Uważaj na lewy sierpowy! Nie wiem, kurde, czy to mi się bardziej podoba niż czy to, co, jak to wyglądało w jedynce. Czy tu jest to trudniejsze, szczerze mówiąc, jak mamy te skill checki. Chociaż jak się do nich przyzwyczaję, to już nie, ale... Co tam? Od razu widzę, żeś zawodnik na porządne walki, a nie na wybijaną hołotę. A oko mam dobre, wierzaj mi. Nie znam cię. Mówią na mnie Ziggy Król, bo płacę po królewsku. Wieczorem będę na ciebie czekał pod karczmą. Jeśli chcesz zasmakować sławy i prawdziwych pieniędzy, zagadaj do mnie. Zaprowadzę cię w odpowiednie miejsce. O, nie chciałbym być twoim wrogiem. Bijemy się dalej, bracie? Oczywiście, a tamten to mi śmierdzi. Pewnie skończy się jak z tym... Wiedziałem, że trafi na siebie. Kto to jest? Boleści. Mały Dota. Skurwiel żremiut prosto z ula. Chleje za czterech. A są tacy, co widzieli, jak pełne wiadro na kutasie wieszał. Lepiej przyszykuj duży mieszek. To rzeczywiście. Nie byle jaki zawodnik. 25 renów. Panowie bracia! Zapraszam do tańca! To jest Doda. Kurde, ale zaczęliśmy, ciekawy.
No i chyba leży. Na amen. Toż to po... Gratuluję. Obiłeś mordy największym zabijak. Gratulnij. Okej. No i skończyliśmy. Pojedynki. No... Przynajmniej szybciej schodzą w sumie niż te w jedynce. I nie ma tych niepotrzebnych wykończeń Geralta. Takich, co mają specjalne animacje trwające 20 sekund. Zobaczmy tego Bartosza Szkuty. Jestem ciekawy. Rozumiem, że to jakiś chłop jest. Ale to idealnie wyjdzie, bo jak będziemy szukali tego, który zabił żonę trolla, to... Myślę, że to jakiś tam ktoś w tej wiosce się mógł ośmielić popełnić taki błąd. Synu! Matka, mówiłem, zostaw mnie w spokoju! To jest Bartosz Szkuta. Czego chcesz? Mówią, że nikt nie pokonał cię na rękę. Ano... Czas to zmienić. Nie jeden próbował i gówno mu wyszło. To co? Idziemy? No to będzie trudniejsze niż to bicie się. Dobra, chodź ze mną. Ale teraz, bo potem nie będę miał czasu. Dobra. Hej, synu, synu. Wróciłbyś dzisiaj o przyzwoitej godzinie. Zjadłbyś coś, pospał. Nie denerwuj mnie, matka. Nic ino, praca i szynk. Ustatkowałbyś się wreszcie. Zostaw mnie, matka, w spokoju. Nie widzisz, że mam robotę? I na co ci to, synku? Przecie popłyniesz i nie wrócisz. Zostanę sama jak ten palec. Matka. Gotowy? Dobra. Oczywiście. Możemy zaczynać. O kurde, 100 rynów, no dobra. Oj, ciężki jest, no. Kuźwa, ta myszka lata jakby... Chora, ale chyba się... Kurwa! Powinienem powiedzieć, że się uda. Ale chuj, to strzelił. Kurwa. Bartosz, błagam cię. Weno, daj for, jest. Ja cię pierdzielę, ale ciężko było. Silnyś jak Buchaj. Masz swoje oreny. Kiedyś bawiła u nas kompania najemników pod wodzą Adama Pangrata. Jestem tu najsilniejszy i spróbowałem się zadzieć. Ale ma chłop krzepę nieludzką. Rozłożył mnie jak niemowlę. Jak go gdzie spotkasz, powiedz, że Szkutnik pije jego zdrowie. W porządku. Dobra, no. Jakoż będziemy się pieli ku górze w kwestii siłowania na rękę, to myślę, że go spotkamy. Nie ma mocnych flotsam, dokładnie tak. Porobiliśmy wszystkich. Ale to będzie koniec odcinka. Na koniec mogę tylko w medytacji jeszcze przy was rozdać talenty. Więc pójdziemy w odbijanie strzał, też żebyśmy mieli wszystkiego po jednym. I od teraz alchemia, szermierka i magia stoją przed nami otworem. Więc doskonale. Kolejne doświadczenia wbijemy już dopiero w następnych odcinkach. Ja dziękuję wam za oglądanie. Porobiliśmy trochę questów. Pamiętajcie, żeby napisać, czy idziemy do elfki pod ten wodospad, czy nie. Ponieważ to w waszych rękach jest los Geralta. No i co no. Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!